Kamerzysta! Kamerzysta! Daj mi spokój. Rusz dupę, coś mi wczoraj obiecałeś. Dobra, dobra, już. Tylko założę worek. O Jezu, co ty chcesz? Miałeś mi dostarczyć nowe dziewice. Marek, nie mogłem spać. Ten twój olejnik napierdalał przez całą noc. Te dziewice muszą być na dzisiaj? Tak, do wieczora chcę widzieć nową dziewicę w moim łóżku. A jeśli nie, to możesz sobie szukać nowego domu. Tą twoją szopę i tak dawno chciałem zburzyć. Ale spokojnie, spokojnie, po co ta agresja? A, zabierz ze sobą olejnika, niech się psina wybiega. Mam zabrać tego pchlarza? Po cholerę mi on. Pomoże ci wytropić dziewicę w lesie. Chyba prędzej je spłoszy. A kto będzie pilnował domu? I właśnie dlatego macie się pospieszyć. Na razie jest spokój, ale nie będzie to długo trwało. No dobra. Olej, spacerek! Jesteśmy już blisko. Szukaj olej, szukaj. Za tobą! Biegnie olej, łap ją! Jedna z głowy. Czego ty ode mnie chcesz? Zostaw mnie! O ja pierdolę! To jakaś patologia! Co za machudry mi przyprowadziłeś? To mają być dziewice! Ale o czym ty mówisz, Marek? To nie są dziewice. Dziewicami to one były, chyba w przedszkolu. Jak to nie są? Te oto niewiasty żerowały właśnie na dziewiczej polanie. O nie! Nie mogę na nie patrzeć! Mam ochotę wydłubać sobie oczy! Zabierz je, zanim rozniosą mi w domu jakieś chrupsko! Ale Marek! Wenocha! Już was tu nie ma. Pojebało cię, Marek. Takie fajne dziewczyny, a ty wybrzydzasz. Won! Powiedziałem! Chodźcie. Jeśli Marek was nie chce, to ja się bardzo chętnie wami zajmę. Kamerzysto, w tym worku jesteś taki seksowny. Dziękuję, Małgorzato. Wy też jesteście niczego sobie. Esmeralda, dalej walczysz z tą opryszczką.